Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj odejdziemy trochę od poczciwych eksperymentów i skupimy się dzisiaj na tym, co znajduje się poza mapą Elm Creek i Hound Bayeron, oczywiście w Farming Simulator 22. Także nie przedłużając, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, jeżeli jesteście nowi. I co, ja już nie przedłużam, zaczynamy. No więc tak, taki podobny eksperyment robiłem już w Farmingu 19, tylko że z mapą Erlangrad. Tutaj nie będziemy tego robić na mapie Erlangrad, ponieważ ta mapa w sumie oprócz tego, że jest konwertem, nic się nie zmieniło. Więc zaczniemy tutaj właśnie od tej tutaj mapy Hound Bayeron. I komendę, którą musimy znaleźć, to jest po prostu Player Flight Mode. Musimy to aktywować oczywiście, żeby włączyć konsolkę, no to wiadomo, musimy to zrobić w plikach gry. No i tutaj sobie teraz polatamy po mapie. Jest to oczywiście mapa, na której robię eksperymenty. I teraz możecie zobaczyć, jak ta mapa tak naprawdę wygląda. Szczerze mówiąc, tak z perspektywy widoku do góry, no to ona jakaś za duża i zbyt taka urodziwa nie jest. Ja mam wgranego moda na szybkie bieganie, więc tutaj to trochę pomoże. Tutaj nam w lataniu. Zobaczmy, jak wyglądają te balony od góry, bo tego zawsze byłem ciekawy. Zobaczmy to, jak to wygląda. No i to są te wszystkie balony, które tutaj latają nad nami. No i jak możecie zauważyć, jest to tak niedopracowana tekstura. Mogli to przynajmniej trochę jakoś lepiej zrobić. Jak widzicie, to wygląda dziwnie strasznie, bo jak spojrzymy na to od środka, to jest to przeźroczyste, a od zewnątrz nie jest przeźroczyste. I wygląda to badziewnie, ale to chyba tylko chodzi o to, żeby to właśnie od spodu wyglądało tak, a nie inaczej. Wejdźmy sobie do góry do tego balona. No i on też jest również teksturą. No i ja stoję w miejscu, on sobie tutaj przez mapę leci, więc tak wyglądają te balony, które są. Jestem ciekawy też, jak wygląda niebo, bo niebem też się skupimy tutaj w tym odcinku, na niebie też się skupimy w tym odcinku, ponieważ jakby to wam powiedzieć, nie będę tego dzielił na dwa filmy, bo już to robiłem kiedyś w 19 czy też w 17, jak wygląda niebo od góry. I dzisiaj sobie to też jakby sprawdzimy przy okazji, jak to niebo od góry wygląda, czy w ogóle tam się da dostać. Oczywiście, jak widzicie, niebo jest teoretycznie w 3D i ono się w pewnym momencie, jak widzicie, od naszych gór odrywa. A, no i tutaj gra już, zobaczcie, co tutaj się udało zrobić. Jakby jesteśmy bliżej chmury, ale gra nam zaczyna już szwankować, ponieważ no, jesteśmy na bardzo dużej wysokości. Podoba mi się to, że w przeciwieństwie do Farminga 19, poza mapą mamy przynajmniej jakieś coś, co ma udawać pola. To mi się bardzo podoba. Sprawdzimy jeszcze, gdzie jedzie tak w sumie pociąg, bo na Erlangradzie żeśmy to sprawdzali i tak samo zrobimy na Elm Creeku. Ale zobaczmy jeszcze to niebo. Oj, tutaj gra nam zaczyna fiksować powoli. Oj. No i jak widzicie, chciałem podlecieć na samą górę i gra się trochę tutaj. Ale jesteśmy coraz bliżej chmur. Zobaczcie sami. To jest aż ciekawe. Oj, zbliżam się do chmury. A zobaczcie, jak to jest wysoko. O, i już koniec. Jak zbliżymy się, czy już macie odpowiedź, co się stanie, jak zbliżymy się do chmury? Po prostu urwie nam się, że tak powiem. No gra nam zacznie już fiksować i tylko będziemy mieli jakby czarny ekran, więc lecimy w dół, bo tutaj już chyba więcej nic nie zrobimy. Mapa jakoś no za duża nie jest z tej perspektywy, jak sami możecie zauważyć. Wygląda ona dosyć przeciętnie. Teraz polatamy sobie trochę poza tą mapą, zobaczymy, co tutaj ciekawego na tej mapie jest. No więc dobra, sprawdźmy, co jest poza mapą. Są to jakieś pola, jakaś rzeka, coś, co ma przynajmniej udawać. Tutaj mamy oczywiście ścianę, którą musimy przelecieć. O, no i jesteśmy już poza magiczną barierą. Wylądujemy sobie poza mapą tutaj gdzieś w tym szczerym polu. Latarka oczywiście tutaj nic nie daje, jak ją poświęcimy, czy może jednak daje? A, daje jednak. Tak wygląda, że tak powiem, teren poza mapą. No ciekawe jest. Płynie sobie tutaj jakaś rzeka. No ciekawe jest, powiem szczerze, poza mapą. Łoj. Tu już gra. Oj, i tu już jest ten moment, kiedy gra zaczyna nam fiksować. Gra nam po prostu fiksuje. Poza mapą mamy coś, co ma udawać jakby pola. Ale tutaj nie chodzi o to, to ma po prostu z daleka wyglądać. Więc tak to wygląda. Jeszcze sprawdzimy na tej mapie, co się dzieje właśnie z pociągiem. Bo tak w sumie jakichś ciekawych miejsc tutaj poza mapą nie ma. Ta mapa nie jest taka jakoś urodziwa poza swoimi obszarami. Ale pamiętacie sami, jak ktoś oglądał właśnie film, do którego macie link w opisie, z Erlangradem, bo tam właśnie jest poświęcony ku temu oddzielny odcinek. Tam trochę więcej się działo poza tą mapą i trochę więcej tych rzeczy było, a tutaj raczej
nic nie mamy, więc wezwiemy jeszcze pociąg, zobaczymy, gdzie pojedzie pociąg, który ma lecieć do Carisone, a do Marisone, przepraszam, a chciałbym wam przytoczyć, że jakby nazwa Marisone nie jest czymś jakby mi się wydaje losowym, bo zauważcie, że też czy w Erlengradzie, czy tam w innych mapach często była sytuacja, gdzie po prostu te mapy serio farmingu istniały. Więc możliwą teorią przeze mnie jest wysnutą, że Marisone będzie to jakaś mapa, która będzie w DLC prawdopodobnie za rok, więc jestem tego ciekawy. A więc zobaczymy, gdzie nasz pociąg się wybiera. Jestem tego ciekawy bardzo. Czy rzeczywiście jedzie do Marisone, czy robi kółko jak w Erlengradzie? O to chodzi. Jedź sobie do Marisone. Dobra, okej, fajnie. I chwila, teraz tak, J. Zobaczmy, gdzie on teraz pojedzie. I tutaj nam się kontakt z pociągiem chyba urwie. Tak, tutaj nam się kontakt z pociągiem urwie. Lipa, że nie możemy się wbić pod kopułę, ale zaraz to zrobimy. No i jak widzicie, nasz pociąg właśnie wyjedzie chyba po drugiej stronie. Znajduje się on tutaj. Wyjeżdża on spod tekstury. Czyli podobna historia właśnie co na mapie Erlengrad. No, tutaj wyjeżdża nam już po prostu w mapę. Więc tak to tutaj wygląda. No i jesteśmy na Elm Creeku. I teraz zobaczymy, co znajduje się właśnie poza mapą Elm Creek. Oczywiście też kiedyś na pewno pojawi się materiał z ciekawostek. Na razie wiadomo, na kanale chcę się bardziej skupić na łańcuchach produkcyjnych i tak dalej, na eksperymentach. Ale też od czasu do czasu jakąś ciekawostkę na razie można opalnąć. Czyżby tutaj nie było ściany? Czy mi się tylko po prostu wydaje? W ogóle patrzcie, jak śmiesznie się te drzewa obracają do góry. O, zobaczcie, jak te drzewa się jakby śmiesznie obracają. Tak to właśnie wygląda. To jest ta ściana? Jest ta ściana, tylko ta granica ściany jest mniejsza. I tutaj sobie płynie rzeka i tam mamy wiatraki. One w ogóle znikają. Co ciekawe. Jakby... No. I tu w ogóle droga wygląda. I... co ciekawe, mapą, która tutaj się znajduje, jest Gold Cross Valley z 17. W ogóle tutaj bardzo... Bardziej mi się tutaj podobają te pola, które są poza mapą, niż te pola, które były właśnie poza mapą na Hound Bayeron. W ogóle jakoś nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy wam się bardziej amerykańskie mapy podobają, czy bardziej właśnie takie inne, europejskie. Mi się bardziej takie amerykańskie podobają, nie wiem, w takim jakby, że tak powiem, amerykańskim stylu. Mapa ogólnie z góry, tutaj żadne balony nie latają. Niebo jest to samo, więc tutaj nie będziemy się zagłębiali. Mapa jest, jak widzicie, troszeczkę większa niż Hound Bayeron. Ja dalej tego tak średnio umiem to wymówić. Jeszcze zobaczymy, co się dzieje z ruchem AI, o ile on tutaj jedzie po tej autostradzie, bo dosyć rzadko tutaj auta jeżdżą, bo tego jeszcze jestem ciekawy. Chyba jesteśmy już poza mapą, tak mi się wydaje. Gdzie tutaj są auta? O, właśnie, tutaj jedzie auto i chyba te auta tu nie skręcają, tak mi się wydaje. Więc no, to jest cała autostrada do właśnie Gold Cross Valley do Farminga 17. No a więc jak widzicie, jest nasz pociąg, który wynajęliśmy. Co ciekawe, tutaj się go troszeczkę inaczej wynajmuje niż właśnie na mapie Hound Bayeron. I znaczy troszeczkę inaczej, w sensie inaczej wygląda, o to mi chodziło. I teraz zobaczymy, gdzie on pojedzie. Jedzie bardzo wolno.
Gdzie on wyjedzie? Ej, on wyjedzie gdzieś pod spodem tam. Aha, bo on pod spodem. Chwila, bo on będzie pod spodem jechał. Chwila, on będzie jechał pod spodem. Ten pociąg. Ale nie przejdę. Nie da się tu chyba przejść. I mi się wydaje, że to jest jakaś bariera. No, nie da się przejść pod tym. Pod ścianą. Ale wychodzi na to, że on gdzieś tam spod spodu wyjeżdża. No, więc tak wygląda droga pociągu w Farmingu 22 na mapie Elm Creek i zapraszam do małego podsumowania tego takiego dzisiejszego, trochę luźniejszego odcinku, który miał trochę odejść od eksperymentów. Także jak sami widzieliście, po prostu tutaj jakby na Erlengradzie w 19 trochę więcej tych takich jakby fajowych rzeczy było do odkrycia. Tutaj jednak na mapie Hound Baron i tutaj Elm Creeku nic poza mapą, urodziwego nie ma. Ciekawsze rzeczy mówię, były w poprzednim farmingu, w poprzednich mapach. Tutaj żadnych jakby easter eggów nie ma, tutaj są same pola. Nic urodziwego poza mapą nie mamy, twórcy się za bardzo nie postarali. A pociąg przebywa taką drogę jak właśnie na Erlengradzie. Właśnie w tym odcinku też, również pod tym odcinkiem macie podlinkowane wszystkie jakby takie eksperymenty spoza mapy, które były w poprzednich farmingach. Także zapraszam serdecznie, jak chcecie się dowiedzieć, co było poza różnymi mapami w farmingach. Także ja już nie przedłużam, żegnam się z wami, widzimy się już w następnym eksperymencie na moim kanale. Mówił Nosur, subskrybujcie, łapkujcie, cześć, na razie.